Ewanko Go Live, muszę zobaczyć, czy będziemy... Dobry wieczór. Halo, halo, dzień dobry, cześć i czołem. Mamy nadzieję, że nas słychać i widać. Dajcie znaki. Jest. Coś pisze, dobry wieczór. Tak? Dobry wieczór. Dajcie znać, skomentujcie. Halo, halo, dzień dobry. Dobry wieczór. Skomentujcie, dajcie znać. Ja sobie włączam na fejsie. Za chwilę wezmę, słuchajcie, też udostępnię link do tego, bo to jest potem tak, że to idzie bezpośrednio na fanpage'u, a nie w wydarzeniu. I potem wiem, że jest też tak, że potem się gubicie, no ale niestety tak to jest. Przybywajcie, ja już teraz udostępniam. O, już mamy 14 osób, dajcie znać, dobry wieczór, super, bardzo się cieszymy, robimy taki na rozruch, dajcie znać, jaka u was jest pogoda, u nas jest już jesiennie, zimno, u mnie grzać zaczęły kaloryfery, z tego bardzo się cieszę. Dajcie, i cały czas padam, że nie wiem jak u was, więc dajcie znać, chcemy trochę koloru wam dodać, jeśli możecie, to udostępnijcie też ten post, ja zaraz też udostępnię u siebie na Marta, na prywatnym, więc to też jest takie ważne, żebyście po prostu wzmocnicie nasz przekaz, bo niektórzy mogą zapomnieć, niektórym mogło się gdzieś tam, wiecie, mogło umknąć. Ja już piszę, zapraszamy na wieczór z Chyłką i ja też już udostępniam, także... Super, zimno, ale słonecznie. No u nas nie, u nas cały czas padało i mrzało. Super, dajcie znać jeszcze dużo ludziom, wielu innym osobom. Tak to jest. Jak człowiek się za bardzo rozleniwi przez weekend, chociaż się nie rozleniwiłam, bo byłam na fajnym szkoleniu w Warszawie, ale to potem w poniedziałek już pod wieczór, no. Ja dzisiaj jestem za to naładowana, słuchajcie, bo w Opolu zakończyliśmy miesiąc zdrowia psychicznego i była bardzo fajna konferencja dla nauczycieli, nauczycielek, ale nie tylko, właśnie na temat zdrowia psychicznego młodych ludzi i trochę tak, no to co też powiemy, jakieś ćwiczenia, które wam zaproponujemy, jakieś rozwiązania będą się trochę z tym wiązały, żeby właśnie zobaczyć i zauważyć, co się dzieje w naszych zespołach klasowych. A teraz słuchajcie, no bo minął pierwszy miesiąc, to nie wiem, czy są z nami osoby, które pracują na podręczniku Naturlisiał. Tak, dawajcie znać, kto z nami teraz jest i pracuje na podręczniku, ale poczekajcie, bo ja wam muszę coś powiedzieć. Poczekaj, Basia, bo u was minął miesiąc. Ale u mnie minął tydzień, więc wiecie jak to jest. Ja dopiero przyszłam w październiku do pracy, więc tak naprawdę jestem dopiero po pierwszym tygodniu, czyli tak jak u was na przykład po 1 września, więc mam już pewne swoje refleksje, ale powiem wam też jak ciekawostka, no bo wiecie, no to nie było tak, że ja weszłam do klasy, nie? I powiedziałam od razu albo pokazałam, że ja jestem tutaj, wiecie, współautorką. Nie, nie robiłam tego tak. To było też tak, że na przykład proszę uczniów, żeby otworzyli książkę albo ćwiczenia, no i gdzieś tam ktoś, kto jest bardziej spostrzegawczy, ale to pani jest współautorką? I ja mówię, no tak, tworzyłam tutaj niektóre treści, nie? Więc to jest taka niesamowita reakcja, a później jak odpaliłam multibooka, dajcie znać też, bo to jest dla nas ciekawe, tak. Bo ja miałam problem, żeby dotrzeć do multibooka na EduRandze, więc też dajcie nam znać jak u was, jak dzisiaj, bo w zeszłym tygodniu sobie właśnie załadowywałam multibooka na pulpit, żeby nie musieć cały czas się logować na EduRangę i wiecie, i ściągać i tak dalej, to sobie stworzyłam folder na pulpicie w sali, w której uczę i tam to mam i teraz odpalam, no i znowu pokazałam, że tam gdzie są te puzzle, to są właśnie interaktywne, słuchaj, interaktywne ćwiczenia, które też współtworzyłam. I teraz uwaga, bo najlepsze było to, że niektórzy uczniowie to robią tak, że sobie po prostu przeglądają książkę, dzisiaj mi jeden powiedział, o, a tą czekoladkę to na pewno pani to ćwiczenie tworzyła, nie? Bo Oni wiedzą, co ja z nimi robię na poprzednich lekcjach, znają, wiedzą, jak to działa i popatrzcie, wiecie, jakie to jest fajne, że oni, a ja mówię, no tak, współtworzyłam, to jest ten dział, który współtworzę z koleżanką i razem robimy tego typu właśnie, staramy się przemycić. Ja już nie muszę wam tworzyć albo robić na bloga, albo drukować i wycinać, tylko już możecie to mieć w podręczniku i to było super. Aleksandra, ja bym, i to co ja ci mogę radzić, to nie ustępuj, tylko po prostu pisz, kontaktuj się, powiedz, że chcesz korzystać, że ci zależy i tak dalej, bo to jest naprawdę, to jest super sprawa, wiecie, ja dzisiaj korzystałam właśnie z puzli i liczebników, wy już pewnie jesteście po tym, nie? Ale ja i liczebników i tych kolejnych puzelkowych ćwiczeń, z tych tylko, co się na przykład tylko same zdania czyta, no super to jest do pracy takiej później też samodzielnej albo w parach, że mogą to zdanie właśnie sobie przepisać do zeszytu, albo możemy na różne sposoby na przykład pytania zrobić, albo mogą w parach się podzielić, więc naprawdę, naprawdę to jest mega ciekawe. Więc ja, Ola, będę tutaj naprawdę cię namawiała do kontaktu z osobą, która jest w województwie śląskim. Pisz, nie ustępuj. My przy okazji, jak będziemy miały też oczywiście możliwość, to przekażemy, że mamy takie informacje. Natomiast dajcie, dalej piszcie. Na naprawę maila, bo mojego konta nie widać. Aha, okej, czyli z tym multibookiem jest cały czas, widzę tutaj problem. Pracujecie. Napiszcie nam w komentarzach też, no jak pracujecie, to jak po pierwszym miesiącu. Więc trochę chcemy tak... Feedbacku żeby... trochę dajcie. Tak, te osoby, które tu jesteście, to napiszcie nam, co się wam tam sprawdziło, co jest ciekawe. Już kilka osób nam napisało też, jak skomentowało to wydarzenie. O, mamy 30 osób, a tak sobie właśnie pomyślałam, jak zaczynałam, że fajnie będzie, jak będzie 30 osób, także dzięki wam, dzięki temu, że udostępniacie. Ja uważam, że o takiej porze jest kontakt z infolinią 3,50 za minutę, ale to nie dzwońcie na infolinię, to może piszcie na maile na przykład. Napiszcie maile, dokładnie. Aha, nagrań, dobrze, to ja wam nie pomogę w takich nagraniach albo w czymś. Zachęcamy do tego, żebyście... Ja mimo wszystko sama tworzę sprawdziany, nie korzystam z gotowców, więc tutaj wam trochę nie pomogę, też się trochę nie jestem od strony technicznej tutaj też jakoś wprowadzona do tej eduranki, więc no to co mogę wam poradzić, to po prostu piszcie na mail. Aha, rozumiem, dzwoń na infolinię, przyspieszy czas oczekiwania, no tak, ale jeżeli to są dodatkowe koszty, Justyna, no to wiesz jak jest, nie? No to niekoniecznie nie fajnie by było. Stać w kolejce i czekać, tym bardziej, że nie zawsze jest tak, że jesteś od razu pierwszy albo pierwsza, więc no ja bym tutaj w takim razie, nie wiem, konsultanci, pisać na maila, pisać cały czas po prostu, no próbować, bo to jest naprawdę, to jest strata, naprawdę to jest strata, Basia. Znaczy ja uważam, że w ogóle multibook jest fajny, ale słuchajcie, jeśli oglądają nas przedstawiciele wydawnictwa WSIP, no to wiecie, jakie takie techniczne rzeczy są do poprawki, natomiast my wiemy też, że ta eduranga jest jakby czymś nowym, więc nie wiem, czy to jest tak, że większość osób ma jakieś problemy, czy po prostu jakiegoś tam nie ma kodu dostępu, ale jakby nie poddawajcie się, bo naprawdę multibook fajnie, to fajnie idzie, zwłaszcza na przykład powiem wam, że te pokoje zagadek to naprawdę są fajne rzeczy, nie dlatego, że myśmy to z Martą stworzyły, ale znaczy tak, możemy powiedzieć, że każdy pokój zagadek jest inny. Zresztą też pisaliście o tym w formularzu, o czym chcielibyście następne jakieś takie nasze spotkania, więc gdzieś tam może nad tym pokojem zagadek się pochylimy. Natomiast, no właśnie, powiedzcie tak coś więcej, bo to, słuchajcie, nawet liczymy na waszą konstruktywną krytykę. Ola napisała piękną informację zwrotną, podręcznik super, ćwiczenia skorelowane z podręcznikiem, nagrania w kodzie QR, wystarczy komórka, super słowniczek do każej lekcji, super. Fajnie, super, fajnie, a jak reszta? Słuchajcie, wiemy, że są na przykład jakieś tam literówki, bo tam cię gdzieś tam okazało, że coś tam się jakieś zdarzyły rzeczy i pomimo jakieś tam korekty, ale to zawsze jakiś taki babol wyjdzie i ja myślę, że nawet 50 osób jakby to gdzieś tam, nie wiem, sprawdzało, to i tak zawsze coś może jeden czy dwie rzeczy takie wyjść, natomiast no jakby jesteśmy świadome tego, że, bo my pierwszy raz, cały czas podkreślamy, że pierwszy raz to robimy, powiemy wam, słuchajcie, zdradzimy wam tajemnicę, w piątek skończyłyśmy naszą część do 8 klasy i wiecie co, ja chyba nie zdradzę żadnej tajemnicy, ale znowu, oczywiście tutaj Marta, główna prowodyrka, stworzyłyśmy grę Powiem wam, że normalnie ja tak siedziałam, była taka trochę oklapnięta, a Marta, Basia, halo, halo. Także powiem wam, że naprawdę coś stworzyłyśmy znowu innego, moim zdaniem fajnego, i to, co powiedziała Marta, wykorzystując taką naturalną chęć chodzenia i ruchu. Dzisiaj właśnie na tej konferencji padło coś takiego. Ja tego jeszcze nie powiedziałam, ja to powiedziałam tobie w kuluarach, wiesz? Nie myl. O Jezu, dobra, bo wiecie co, sorry, bo ja jestem dzisiaj na takiej petardzie, bo powiem wam, że kurczę, no właśnie o tym ruchu, to, że na przykład nauczyciele się boją, że dziecko chodzi po klasie, no i co z tego, że chodzi, to może właśnie wykorzystajmy to, że gdzieś tam jest takie pobudzone, czy nawet aktywne, i moim zdaniem te nasze ćwiczenia, które myśmy tam zrobiły w tej sekcji zarówno Landeskunde, ale też w tej części takiej ćwiczeniowej, no tam jest dużo takich ćwiczeń, gdzie jest interakcja, gdzie jest współpraca tarowieśnicza i jest też ten ruch. Słuchajcie, no tak, no... ale Basia, wtrącam ci się znowu. Dzisiaj mogę wam powiedzieć, mogę wam podać inspirację, bo ja zaczynam, więc ja jestem dopiero na początku, ale... O, czytałaś, Marta? Tak, grupa... w tej części pani Ani Potapowicz, to jest też tak, że ja wykorzystuję tam, gdzie są te ćwiczenia w parach, to ja je robię nie, że oni siedzą, słuchajcie, w ławkach, tylko robię, że wychodzą. I teraz opowiem wam o dzisiejszych aktywnościach z klasami siódmymi. Chciałam z nimi na szybko utrwalić, ale żeby też mi to nie zajmowało całego czasu, ale chciałam dać im przestrzeń do tego, żeby przećwiczyli powitania, pożegnania i pytanie o samopoczucie, i bardzo mi też zależy na tym, żeby jednak ćwiczyli różne. Nie, żeby były inne, więc często wykorzystuję, jak sprawdzam obecność, że zamiast mają mi mówić tylko idź bin, to już wykorzystuję, że mają mi na przykład odpowiedzieć jak się czują albo co lubią, ale nie mogą powtarzać tego, co powiedziała wcześniejsza osoba, nie? Czyli żeby jednak nie było cały czas zupa albo zolala, tylko żeby się jednak zmieniało. I teraz zrobiłam tak, słuchajcie, musicie z 5 innymi osobami połączyć się w pary chodząc. I teraz jak to będzie wyglądało? Słuchajcie, moja instrukcja i moje wprowadzenie do takiej aktywności zawsze jest bardzo ważne. Oni się wyrywają, bo chcieliby na przykład już, ale nie. Ja mówię, posłuchajcie, dlaczego to robimy? Chciałabym, żebyście teraz popracowali w parach, ale nie siedząc. Nie tylko z tą osobą, z którą siedzicie, bo wiecie, oni z reguły siadają z tą osobą, z którą przebywają praktycznie cały dzień i siedzą na każdej lekcji. Mi zależy na tym, żebyście pogadali z różnymi osobami, żebyście zrobili to przemieszczając się, stojąc, będąc w ruchu, żebyście robili to z taką intencją pomagania też sobie wzajemnego, czyli jak ktoś nie wie, to po prostu nie ignorujemy tego, tylko pomagamy, podpowiadamy, niech ta osoba powtórzy, i jeszcze jest kolejna intencja, powtarzamy jak najwięcej się da, czyli nie witacie się tylko halo albo hi, ale wykorzystajcie też guten Tag, guten Morgen, jak wam się przypomni, to również guten Abend, zasymulujcie różne sytuacje po to, żeby sobie jak najwięcej powtórzyć. Nie korzystajcie tylko z tego, żeby odpowiedzieć, że wie geht's prima albo zolala. No i słuchajcie, no super to się sprawdziło dzisiaj, mega, zaczęłam ja, pokazałam na jakichś tam osobach, halo, ich bin Mata, ta osoba odpowiada tam, halo, ich bin Marek, wie geht's, zolala, wie geht's, zupa, tschüss, tschüss, i sobie idziemy, albo bis dann, i potem 5 osób. Co mnie zaskoczyło, bo ja biorę udział też w tych ćwiczeniach, ja chodzę sobie pomiędzy nimi i też do kogoś podchodzę, szczególnie jak wiecie, jest nieparzysta liczba osób, to wtedy staram się, żeby nikt nie został sam, ale wiecie, to mnie fajnie, pozytywnie zaskoczyło to, że oni do mnie podchodzili też sami, to znaczy nie wiecie, że uciekali przed nauczycielem, żeby nie być, tylko naprawdę i pierwsi zaczynali, nie musiałam wcale ja zaczynać witając się i mówiąc dzień dobry, jak się nazywam, tylko u niektórych usłyszałam, że zmienili ich bin na ich hajse i na mainame ist, co jest, słuchajcie, super, bo to jest coś, co ćwiczyliśmy w 6. klasie, bo w 6. klasie mam jeden niemiecki. Bo oni się stęsknili za tobą, słuchaj, oni się stęsknili za tobą. Być może, i naprawdę powiem wam, że zachęcam was, teraz na kolejny raz już będziemy ćwiczyć tę serię tych pytań, czyli wie alt bist du, was magst du i tak dalej, i tu mam zamiar też tak zrobić. I zobaczcie, co się zadziało w klasie, w której z reguły osoby siedzą z tymi samymi osobami, jest aktywna tylko garstka, nagle wszyscy byli aktywni. a jakbym chciała wszystkich te pary spytać, to zobaczcie, ile czasu na lekcji by mi to zajęło, tak? Więc też trochę staram się budować takie zaufanie i takie, że to robimy po coś. Oczywiście wiecie, mówię też, że ja będę obserwować, jak będą sobie robić żarty i będą sobie robić z tego jaja, no to będziemy musieli coś w tym zmienić i wówczas niech się zastanowią, czy wolą, żebym kogoś, wiecie, no bazując na strachu i na stresie, ja tego nie lubię robić i oni wiedzą, że na przykład wywołuje parę, że przy tablicy ma to zrobić, albo że wywołuje parę i mają wszyscy słuchać i nagle mówić, bo wiecie, ja doskonale rozumiem, że różne są te poziomy takiej akceptacji, takiej otwartości na drugiego człowieka. No luźne, w okresie dojrzewania każdy jest na różnym poziomie i ktoś może być bardziej otwarty, bardziej pewny siebie, a ktoś może być zamknięty i nie chciałabym tym, że będę ich wyłapywać do tej ekspozycji na forum, żebym się przyczyniała po prostu do tego, że ktoś się gorzej poczuje, będzie miał większy poziom stresu albo jakiegoś lęku bez sensu, albo wstydu, więc bardzo mi też na tym zależy, to trochę teraz tutaj nawiązuję do Basi, tego co mówiła też o tej konferencji i o tym miesiącu zdrowia psychicznego, że wiecie, musimy zwracać uwagę na takie rzeczy, mamy być wspierający na tym niemieckim i stwarzać taką przestrzeń, żeby oni czuli się ważni, docenieni, mający przestrzeń do tego, żeby sobie rzeczywiście to poćwiczyć, uczyć się na błędach, bo mi to sprawia ogromną frajdę. Justyna pisze, że rzuca też mózgiem. Ja też rzucam mózgiem, ale jak się rzuca cały czas mózgiem, to ten mózg, mam wrażenie, trochę traci na wartości, więc muszę czasem robić przerwy i robić inaczej. Mam jeszcze serce, mogłabym też tym sercem rzucać, ale wiecie, jak to jest. No, dajcie znać, czy też robicie takie aktywne rzeczy, jak wam się podoba to, co wam powiedziałam, dajcie znać, czy chcecie też takie coś spróbować, nie? Więc podzielcie się w komentarzach, słuchajcie, komentujcie, bo dla nas to jest to, że tu jesteście, jest informacja zwrotna, chcemy też trochę czytać takich od was interakcji mieć, więc to jest taka pierwsza inspiracja, żebyście spróbowali takie coś też zrobić, plus z tym sprawdzaniem obecności, zamiast tylko iść bing, to na przykład, i pamiętam, jak wprowadzałam was Maxdu, i różne odpowiedzi, ich mag kino, ich mag muzyk, ich mag filmy, ich mag modze, ich mag tire, to każdy musiał zamiast powiedzieć ich bin, to musiał powiedzieć ich mag, a czasem robiłam i się przedstawiacie, ale każdy przedstawia się innym zdaniem, nie może tym samym, czyli jak ktoś powie ich bin Monika, to następna osoba musi powiedzieć my name ist albo ich heiße, żeby nie było tego samego, żeby się po prostu utrwalało i to super wychodzi i po prostu oni się już tak przyzwyczaili do tego, że zawsze coś wymyślam, że nawet jeżeli jak zapomnę, to ale to tak normalnie, nie? Więc i tak muszę coś za każdym razem wymyślać, a macie utrwalenie słownictwa, od razu utrwalenie jakiejś frazy, słownictwa, czegokolwiek. Super, super Karolina, dzięki. Piszcie też jeszcze, bo to natomiast tak Marta właśnie mówi, że dopiero tydzień jakby jest w szkole, natomiast wy pewnie już jesteście po pierwszym rozdziale, za chwilę zaczynacie drugi, może już zaczęliście, ale ja mam taki pomysł, słuchajcie, jak można zrobić jakby trochę takich zabaw pod koniec drugiego rozdziału. Całkiem niedawno był Europejski Dzień Języków i miałam okazję prowadzić takie warsztaty dla młodzieży, co prawda licealnej, ale takie ćwiczenie być może go znacie, gdzie na przykład mamy kartkę i na kartce piszemy sobie, czy też rysujemy sobie kwiatek i robimy środek, który jest pusty i oczywiście płatki. To jest takie zadanie, gdzie na przykład oczywiście pracujemy w grupach i siedzi sobie grupa, dajmy na to 5-osobowa i rysujemy tyle płatków, tak? Czyli 5 płatków i w środku takie zadanie na przykład, napiszcie to, co was łączy i mogą na przykład używać już tego wortszacu, który jest po pierwszym i po drugim rozdziale. To są proste rzeczy typu na przykład, no nie wiem, mega, cool, interessant, genial, blöd, doof, schwer, einfach i na przykład też na tych płatkach będą pisać coś, co jest ich, na przykład ich heiße, nie wiem, Monika, ich wohne in Pielgrzymowice na przykład, albo ich wohne oder ich komme aus Opole, czyli już na przykład takie rzeczy, które mogą sobie coś o sobie powiedzieć, przede wszystkim jest to integracja, jest to takie jakby ośmielenie tych dzieciaków, czy też namawianie ich do tego, żeby właśnie używały języka niemieckiego, żeby pisały w ogóle w tym języku niemieckim. I ja znowu się teraz odwołam a propos tego, bo jutro jest Światowy Dzień, słuchajcie, Zdrowia Psychicznego. Dla nas to też jest taka fajna forma, jeśli dzieciaki pracują w grupach, młodzież pracuje w grupach, do tego, żeby zobaczyć, jak oni pracują, czy wszyscy są zaopiekowani, czy na przykład ja mogę podejść i tak jak Marta powiedziała, takie kwestie związane z tym, że na przykład to nie o to chodzi, żeby pokazać uczniowi, bo to zawsze możemy wziąć czerwony długopis i powiedzieć, słuchaj, skreślić. Bardziej proponowałabym tą metodę zielonego ołówka, czyli pokazywanie to, co już potrafią, tak? I żeby pokazać, odczarować ten język niemiecki, bo ja cały czas, słuchajcie, uważam, że jest robiona trochę taka krecia robota przez różne, powiedzmy, zewnętrzne, jakby to powiedzieć, zewnętrzne okoliczności, bo nie chcę tutaj wchodzić w politykę, bo moim zdaniem nauka języka niemieckiego to jest w ogóle język obcy i który naprawdę otwiera w tym momencie nam okno na świat i też od takiej pragmatycznej strony można też dzieciakom pokazać, że to jest po pierwsze pierwszy język, gdzie najwięcej Europejczyków tym językiem mówi, nie chodzi tylko o język angielski, bo dzisiaj to, żeby znać język angielski, to jest jakby oczywista oczywistość, ale na przykład w Japonii najwięcej ludzi uczy się języka niemieckiego. Najczęściej właśnie tym językiem, który otwiera gdzieś tam drogę do kariery zawodowej, to jest ten drugi język, którym jest język niemiecki, żeby też takie rzeczy pokazywać, tak? No więc tutaj proponujemy Wam, Marta pokazała, co dzisiaj robi i na przykład rozwiązania na rozpoczęcie lekcji, a ja tutaj bardziej takie na integrację, właśnie takie pedagogizowanie tego, co się dzieje na lekcji, bo ja uważam, że ćwiczenia nawet robione, które są z gramatyki, mogą mieć walor wychowawczy, mogą mieć walor taki, słuchajcie, pedagogiczny właśnie w obliczu tego, co gdzieś tam się znajduje, jeśli chodzi o to zdrowie psychiczne. Sorry, bo naprawdę dzisiaj jestem pod takim wielkim wrażeniem tego i no właśnie a propos tego mózgu, czyli to tam wszystko się tak naprawdę zadziewa, a mózg nastolatków jest naprawdę bardzo interesujący i my przez te rzeczy, które się znajdują tutaj w podręczniku, w Naturlisiał, w Deutsch, po prostu możemy gdzieś tam jeszcze bardziej te dzieciaki pobudzić. To tyle tak ode mnie, jeśli chodzi o te ćwiczenia. Ja mam pytanie, czy z 8 klasy, czy są tu z 8 klas, czy wykorzystaliście na przykład, bo ja mam zamiar dopiero wykorzystać, bo dzisiaj robiłam coś innego, ale mam zamiar wykorzystać z moimi 8 klasami tą grę, którą stworzyłyśmy z Basią na końcu 7, czyli Das weiß ich schon. Czyli wiecie, że w ćwiczeniach na końcu mam zamiar sobie to, słuchajcie, skserować na grubym papierze. Oczywiście kostka, pioneczki i to też na grubym papierze podrukować i każdemu na grupy uczniów podzielić i każda grupa, żeby dostała i zobaczymy, ile po prostu będą pamiętać. To też jest fajne. To jest tak, słuchajcie, to jest, też tak pokazujesz, widzę, dobra. Dajcie znać, co jeszcze bierzecie, bo tutaj widziałam, ja się odniosę trochę do tego, że w grupach jest fajnie, ale w dużych klasach mam duże opóźnienie. I słuchaj, ja trochę przyjęłam zasadę, bo słuchajcie, nie jesteśmy w stanie realizować wszystkiego z podręcznika i wszystkiego z ćwiczeń. Myślę, że to chyba jest dla Was jasne. I trzeba przyjąć jakiś system pracy. Warto się zastanowić, jakich uczniów mamy w klasie, czyli ja patrzę na klasę, na tą grupę i widzę uczniów, którzy są szybcy, ambitni, którzy bardzo szybko robią, szybko też piszą. Widzę też takich, którzy na przykład nawet jak mam tylko 5 zdań na tablicy jakieś tam do przepisania, no to robią to wolniej, muszą to robić dokładniej, zajmuje im to więcej czasu. No i teraz co robić, nie? W takiej sytuacji, kiedy ta grupka tych wolniejszych, tych potrzebujących więcej czasu, nie chcę tutaj mówić oceniająco, tych osób, które potrzebują po prostu więcej czasu, pracuje cały czas nad tym, a ta reszta na przykład już skończyła i to są z reguły osoby, które wiecie, są nadpobudliwe, właśnie ruchowe, gadatliwe i tak dalej, no to ja sobie na początku w zeszłym tygodniu jak przyszłam, po prostu ustaliłam, pokazałam, mamy książkę, mamy ćwiczenia, omówiłam z nimi, pokazałam, zobaczcie, ćwiczenia są super skorelowane z podręcznikiem. Przerabiamy takie, zobaczcie, tutaj przerabimy liczebniki, od razu macie kilka ćwiczeń na liczebniki, takie po prostu rozwijające to, co umiemy. Nigdy w ćwiczeniach nie będzie, że robimy coś, co na przykład nie zostało wcześniej już omówione z podręcznika. Więc ja zawsze umawiam się z nimi, że wypisuję na tablicy ćwiczenia, strona i które ćwiczonka dotyczą na przykład tego, co już zrobiliśmy albo co właśnie przerobiliśmy i do których oni mogą siąść i teraz robić. I teraz daję im też taką przestrzeń na to, że jeśli nie będą przeszkadzać innym, to mogą pracować w parach i w grupkach, albo jak chcą siebie sprawdzić, to mogą pracować indywidualnie, jak chcą. Ale gdzieś tam z nimi to omówiłam i zaznaczyłam, że ta praca ćwiczeń jest dla nich i że nie zawsze zdążymy na lekcji wszystkie te ćwiczenia na przykład, wiecie, przeczytać. Więc ja jestem od tego, żeby jak będzie problem, to żeby podnieśli rękę, poprosili mnie, zrobię, a jak tamci wolniej pracujący trochę kończą, to oni wtedy dołączają i wybierają sobie na przykład, jeśli jest czas, jedno z ćwiczeń, które żeby zrobić, ale absolutnie to nie znaczy, że jeśli nie zrobili tych poprzednich, to dla mnie to jest równoznaczne, że to jest zadanie domowe. No nie jest, nie? Bo to jest wykorzystanie tego potencjału tych bardziej aktywnych, tych bardziej ambitnych, to jest ich zajęcie, więc myślę sobie, że też tak nad tym się trochę zastanówcie, żeby to tak bardziej zindywidualizować i po prostu dopasować. Też im powiedziałam, że pewne ćwiczenia będą takie, które mają zrobić wszyscy i to im wtedy też zawsze powiem. Nie? I wtedy jak się nie wyrobią na lekcji, no to właśnie na przykład skończcie to w domu. Natomiast ja generalnie nie zadaję takich obowiązkowych zadań domowych. No wiecie, obowiązkowym zadaniem domowym jest uczyć się na bieżąco i uczyć się słówek. I to jest obowiązek, ja to zawsze mówię, to jest wasze obowiązkowe zadanie domowe. Więc, a takich dodatkowych nie, ale mam uczniów, którzy mówią, czy mogą zrobić jakieś ćwiczenia. Tak, ja mam wtedy też konsultacje, zawsze mam w tygodniu konsultacje i na przykład wtedy uczniowie mogą przyjść, pokazać mi, co zrobili w ćwiczeniach, wpisać się, bo też nie zajmuję czasu na przykład lekcyjnego, żeby zbierać ćwiczenia i wszystkie sprawdzać, nie? Ja staram się to teraz troszkę, tak wiecie, zautomatyzować, usystematyzować, zindywidualizować, żeby też przez to, że tak jak też ty tu napisałaś, że bo uczniowie chcą robić więcej i więcej, ale wiecie, robienie więcej i więcej powoduje, że jakoś trzeba to ustrukturyzować, żeby sprawdzić, czy to więcej i więcej jest dobrze i dobrze, nie? Więc ja na przykład nad tym dużo myślałam. Podzielcie się, jak macie jakieś swoje ustrukturyzowanie, bo może ja się też zainspiruję. Bo na razie to my tak trochę mówimy, a może właśnie... jest super. Słuchanie w audio, ja w multibooka mam ściągniętego i włączam słuchanie, po prostu słuchanie jest króciutkie, jest bardzo wolne na razie zrobione, sami uczniowie mówią, że te pojedyncze, super to się sprawdza. Powiem wam, że ja naprawdę jestem super z tym multibookiem, bo mi żadne wcześniejsze, jak korzystałam z podręczników, po prostu nie wszystko mi działało zawsze na tych monitorach i tablicach i ja zawsze się denerwowałam, bo zawsze angliści mogli puszczać, a mi nie, więc ja teraz to jestem taka, od razu sobie odpalam na monitor interaktywny, jeszcze te puzelki są i uczniowie się do tych puzelków super w ogóle zgłaszają, nie? Że też chcą te zadania rozwiązywać. Dajcie znać, jak te interaktywne u was, czy korzystacie z puzelków, z tych dodatkowych interaktywnych, których nie ma w książce, nie ma w ćwiczeniach, ale są tylko w multibooku. No wiem, że ci, którzy nie mają multibooka, to nie korzystacie jeszcze, ale walczcie o to, kurczę, walczcie. No to jest tam kwestia tego, słuchajcie, żeby się kontaktować z tymi swoimi konsultantami wojewódzkimi, no bo to jest, wiecie, no, kwestia tego, żeby ludzie wiedzieli też, że są te techniczne gdzieś tam jakieś takie problemy, opowiedzmy tak. Ja osobiście jeszcze sama muszę napisać o to, żeby mieć dostęp, bo nie ukrywam, ja na przykład ostatnio zaczęłam współpracować z taką fundacją, która zajmuje się edukacją domową. Gdzieś tam też poproszono mnie właśnie o pomoc, wsparcie tych uczniów, którzy się uczą jakby sami, tak? I to jest uważam super sprawa, że na przykład tam są różnego rodzaju karty pracy dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i to jest moim zdaniem fajne, na przykład to, co mi się podobało też w multibooku, to myśmy pokazywały to na konferencjach, że na przykład dla dzieci, które są niedowidzące, że są to takie to, że można ten obraz wyostrzyć, można ten obraz powiększyć, no na przykład dla mnie w okularach, powiem szczerze, dla mnie samej to jest po prostu bardzo fajna sprawa, plus to, żeśmy robiły z Martą, to są te takie ułatwienia, znaczy łatwiejsze troszkę ćwiczenia dla tych dzieciaków, Znaczy nie, naszą myślą taką przewodnią było to, żeby każdy uczeń i uczennica miały takie przekonanie, że ja odnoszę sukces, że ja, bo wiecie, niskie poczucie własnej wartości to jest gdzieś tam nawet w badaniach potwierdzonych wśród młodych ludzi, odwołam się tutaj chociażby do tych badań, które robiła Unaweza. I powiem Wam, że naprawdę to w tym momencie my też wzmacniamy to poczucie własnej wartości tego ucznia, że wow, Ty to potrafisz, no świetnie, potrafisz tutaj łączyć tak, że ten niemiecki wcale nie musi być jakiś taki trudny, bo znowu tutaj jakieś takie przekonania, że niemiecki jest B i jest trudny, bo nie ma nauczyciela, bo ja bym się chciał uczyć hiszpańskiego, francuskiego, bo to są fajniejsze przedmioty i tak dalej. Ja uważam, że tutaj nie ma co oceniać, kategoryzować, robić, nie wiem, jest stopniowanie, lepszy, gorszy, tylko po prostu jest to kolejny jakiś tam język i język obcy, nie? Także tutaj w EduRandze też macie, słuchajcie, dostęp do tego, żeby z tymi dzieciakami, które mają trochę większe problemy w nauce, pracować, zwłaszcza na przykład też dla uczniów, którzy mają spektrum autyzmu. I to jest, słuchajcie, to jest taki trochę ostatnio mój konik, gdzieś interesuje się, żeby dotrzeć do tych młodych ludzi, którzy mają właśnie orzeczenia o kształceniu takim, gdzie mają orzeczenie ze względu na to, że jest to spektrum. I na przykład powiem Wam, że mnie osobiście się fajnie pracuje z takimi dzieciakami, oczywiście to jest zazwyczaj indywidualna praca, zwłaszcza jeśli te dzieci są w tej edukacji domowej, ale wiecie, odkrywanie albo patrzenie na to dziecko, jak on dochodzi sam do tego rozwiązania, powiem Wam, że to jest rewelacja. Oczywiście tutaj nie ma co porównywać, ktoś z Was tutaj napisał, że macie duże klasy, w związku z tym, no właśnie, nie zawsze to wszystko się da zrobić. No ale tak jak Marta napisała, dajcie znać, jest nas całkiem sporo, bo w pewnym momencie było nas 34, a teraz 32 osoby są, no właśnie, co Wam już udało się zrobić w ciągu tego miesiąca, w ciągu we wrześniu, bo nie wiem, czy chcecie się z nami na przykład jeszcze spotkać w listopadzie na przykład na jakieś kolejne tutaj odsłony nasze i jakieś pomysły, które chcielibyście, żebyśmy z Wami obgadali, bo oczywiście dzisiaj nie puścimy Was z pustymi rękami, jak to zawsze bywa. Tak. Także zapraszam Was do komentowania. Tak, piszcie, słuchajcie, Wy podzielcie się z nami, bo dla nas to jest ważne. My tak przewidziałyśmy, żeby się dzisiaj, tak wiecie, maks 45 minut widzieć, więc się podzielcie. Te osoby, które dojdą do nas w trakcie albo będziecie odsłuchiwać, słuchajcie, będziecie odsłuchiwać nas później, to też komentujcie oczywiście, bo my sobie to potem poczytamy, zobaczymy, ja zawsze jestem ciekawa. Natomiast słuchajcie, myślę sobie, że fajnie też jest na niemieckim, trochę się, a w ogóle wykorzystaliście te karty pracy, które dałyśmy Wam ostatnio, czyli też czasownikami albo te takie koło, co było, bo dzisiaj przygotowałam dla Was coś, co znowuż zrobiliśmy na Dzień Języków Obcych, czyli angliści przygotowali angielskie, ja przygotowałam niemieckie i oczywiście już wymyśliłam, jak to wykorzystać też na przykład na niemiecki, ale przygotowałam taki pakiecik prostych, zaznaczam prostych i takich też, żeby ósme klasy mogły łatwiej skojarzyć, Zungenbrecher. Dajcie znać, czy Wam się, czy poszedł link i czy Wam się pobiera. Czy widzicie link i czy umiecie pobrać to, co poszło? Zobaczcie. Nie, bo nie dostałam. Justyna, byłaś na poprzednim spotkaniu, były linki w komentarzach. To wystarczy, Justyna, przejrzeć. Przecież my wrzucamy w linkach do pobrania. Więc na poprzednim spotkaniu na bank musieliście dostać. Ola, ja pisze, Ola, pociesz się mną. Ja dopiero zaczęłam w zeszłym tygodniu, więc i tak jesteś dalej niż ja, nie? Więc... Ale nie, no ale popatrz, kończy pierwszy rozdział, więc super jest, no ale grupy 15-18 osób, no to tak jest, to i tak jest bardzo fajnie. Się tym. Ja uważam, że wiecie jaka jest zasada. W podstawie programowej zawsze warto sobie jakiś smaczek wyciągnąć i jesteście to w stanie zrealizować tak naprawdę na każdej lekcji, tak? I sobie odhaczyć. Taka jest prawda. Kiedyś Basia z Elą robiły takie fantastyczne wystąpienie na inspiracjach, gdzie zaznaczały, co można wyciągnąć z podstawy programowej. Polecam, żeby zobaczyć. Ale ja uważam, że solidne podstawy i wykorzystanie tej naturalnej chęci uczniów, że jak im się ten początek podoba, to korzystać z tego, a nie przyspieszać specjalnie, nie przyładować ich, może być po prostu strzałem w kolano. Więc jeśli tego nigdy, to nie jest tak, że powoli mi idzie. to jest tak, że się utrwala, że się powtarza, że się te fundamenty buduje, bo przecież wiecie, jak to jest. Uczniowie, ja mam bardzo fundament, ja nigdy się nie wyrabiam w 7 klasie ze wszystkich, już mam bardzo dużo podręczników przetestowanych, ja trochę idę takim swoim tokiem, swoim typem i powiem wam, że no jakoś nigdy, jak już te 13 lat uczę w szkole, nie usłyszałam, jak absolwenci szli dalej, żeby ktoś powiedział, że miał jakieś braki. To z reguły słyszę, że oni idą dalej i na przykład mówią, że Boże, proszę Pani, to jest niemożliwe, oni nie potrafią odmienić jakiegoś tam czasownika albo czegoś, czyli widzicie, to co dla mnie było ważne, że mają wyjść z umiejętnością odmiany czasownika, budowania prostych zdań i zasobem podstawowego słownictwa, ja dostaję potem od nich w tych ich komentarzach w stylu, że Boże, ale oni tych podstawowych słówek na przykład nie znają, czyli wiem, że to jest dobre i że idzie dobrze. Bardzo żałuję, że niestety są tylko 2 lata i już nie ma sprawdzianu podstawowego rozszerzonego, bo ja bardzo lubiłam uczniów przygotowywać do tego, tych co chcieli, bardzo lubiłam. Teraz nie ma nawet takiej opcji, bo zobaczcie, w tym momencie trzeba przyspieszyć tempo. A jak się przyspieszy tempo, to się gubi bardzo dużo rzeczy po drodze, tych ważnych rzeczy, a przede wszystkim, wiecie co gubimy? Właśnie ten poziom fajnej atmosfery, pozytywnej atmosfery, a co za tego dobrostanu społeczno-emocjonalnego. To wtedy gubimy, a to jest klucz. Ale to też, Marta, później jest fajnie, na przykład jeśli ci uczniowie faktycznie kontynuują w szkole średniej ten język niemiecki i później, tak jak mówisz, masz jakąś informację zwrotną, o kurczę, mam podstawy, albo na przykład czasami jest tak, że w średniej wybierają inny język, ale na przykład na studiach wracają do tego niemieckiego i mówi, o kurczę, ja to pamiętam, wie pani co, no jednak to nie byłem taka noga z tego niemieckiego i to jest super, na przykład ja tutaj popieram Martę w tym, co mówi. Ja też gdzieś tam przygotowywałam dzieciaków do egzaminów gimnazjalnych, ale mnie się też zdarzało przygotowanie do egzaminu 8-klasisty. Tylko wiecie, my tutaj w województwie śląskim i opolskim jesteśmy o tyle w dobrej sytuacji, że no właśnie mamy też język niemiecki jako język mniejszości, więc ten kontakt z tym językiem jest nieco większy, aczkolwiek policzyłyśmy to z Martą i słuchajcie, 7. i 8. klasa, to tak do końca to nie jest ten poziom A1, to jest taki A0 chyba plus, bo ilość tych godzin, która powinna być na to, żeby wypracować poziom A1, słuchajcie, to naprawdę to nie jest 7. i 8. klasa. Jeszcze oczywiście, żeśmy to policzyły, że tak, tu wypadnie coś, tu czegoś tam nie ma, no naprawdę słuchajcie, no na 100 godzin, liczmy te 100, góra 120 godzin, to my nie jesteśmy w stanie przygotować dzieci do poziomu A1, mało tego... Ale to naprawdę jak ktoś robi te 120, to też jest naprawdę taki sukces, że się uda, że nie było żadnej akademii, że nie było wycieczki, że nie było choroby i tak dalej, nie, że rzeczywiście to były takie, wiecie, bo są godziny... Solidne lekcje. Są godziny, więc też weźmy to pod uwagę, nie? Teraz mówimy o takim rzeczywiście solidnym uczeniu. Nie? No, natomiast tutaj powiem wam, że fajna jest frajda, jak ci zdają na przykład te egzaminy 8-klasisty. Ja miałam tak 2 lata temu, przygotowywałam 5., 6. dzieciaków i z różnymi naprawdę umiejętnościami, kompetencjami językowymi i tak dalej. Tylko no właśnie, my jednej rzeczy nie zrobimy za dzieci, nie nauczymy się ich, tak? Ale jeśli my ich nie zniechęcimy, tylko pokażemy różne drogi. Ja myślę, że mogę to powiedzieć z całą odpowiedzialnością za siebie na pewno, ale chyba za Martę też, że my trochę pokazujemy w tym podręczniku poprzez nasze zadania, jak one wyglądają i jak się uczyć. Jak po prostu powinno się uczyć. To, do czego Marta mnie też przekonała, że jedno ćwiczenie albo jakaś jedna treść tak naprawdę powtarzana w różnych odsłonach ćwiczeniowych, a to też możecie zobaczyć, zwłaszcza w tej części ćwiczeniowych, powoduje, że tak jak ona powiedziała, my automatyzujemy, my cały czas robimy taki wiederholung mamy non-stop i żeby przynajmniej te dzieciaki wyszły z takimi dobrymi podstawami, na których można budować, to jest taka fajna baza, nie? No, ale tutaj, słuchajcie, bo my tutaj gadu, tak nasz film jest na fanpage'u u Marty i można go sobie spokojnie obglądnąć, natomiast słuchajcie, napiszcie coś więcej, co wam się udało, a może jest coś, czegoś nie zrobiliście, bo się wam to po prostu nie udało zrobić, tak? Bo uważacie, że jednak tutaj jest czegoś za dużo, także zapraszamy was do tego, żebyście się podzieliły, bo widzę, że same kobitki są tym, co zrobiłyście. Widzę, że jesteśmy, mam nadzieję, bardziej atrakcyjne niż to, co gdzieś leci może na innych kanałach. No tak, w sumie to jest konkurencja, chociażby konkurencja taka, żeby zobaczyć ciekawości. Sama z ciekawości zajrzałam, no więc tym bardziej się cieszymy. Więc słuchajcie, wrzuciłam wam Zungenbrecher i ja chcę teraz wam powiedzieć, co z tymi Zungenbrecher można fajnego zrobić, bo możecie podrukować i na przykład podzielić uczniów w pary takimi Zungenbrecherami, że drukujecie kilka ich fiszek, rozdajecie uczniom i mają się połączyć w pary, ci, którzy mają takie same, tak, i mają sobie, a potem mają na przykład, uwaga, znaleźć kod QR, w którym ukryjecie nagranie głosowe tego, tak? Czyli mają na przykład, jeżeli u nas są na przykład tablety, jeżeli wykorzystujecie, że ich własne komórki, możecie to zrobić, ale też możecie to zrobić w taki sposób. I teraz jak to w ogóle zrobić, to chciałabym wam pokazać takie narzędzie, dam wam link, Voice Changer, i w tym Voice Changerze możecie po prostu wpisać i zamienić. Ja teraz spróbuję udostępnić ekran. Basia, powiedz mi, czy jak ja udostępnię, to czy udostępniam? Dobra, już patrzę. Ja wejdę sobie na to, co widać. Dobra, powolutku, bo tutaj mamy trochę takiego opóźnienia na naszym live. O, 35 osób jest. Wideo jest super. Voice Changer. Zobaczmy, jest tutaj Marta i za chwileczkę powinno się pojawić na naszym live'ie. Okay. Musisz chwilę. Jest. Dobrze, więc mamy Voice Changer i teraz zobaczcie, że tu są po prostu różnego typu odgłosy, ale najpierw my musimy załadować nasze, jakie chcemy audio, a jeśli nie mamy audio, no to musimy wygenerować audio z tekstu, więc naciskacie tutaj na to czerwone. I tu na przykład wpisujecie sobie tekst. Aha, dobra, nie mogę tego tekstu wpisać, ale to wpisujecie sobie. Tu masz tekst. To chyba to generate speech. No tak, generate speech, o to mi chodzi, tylko że. Jest, wszystko widać. Wiem, a widzicie teraz mój dysk? Tak, widzimy twój dysk, jest wszystko widoczne. No zastanawiam się, czemu tu jest w Wordzie też coś, ale dobra, no to mi się akurat przyda. Jakie ja wam udostępniam? Czy ja wam udostępniłam takie ładne fiszki, to znaczy tak, takie... Ja zrobiłam teraz przez pomyłkę w Wordzie to otworzyłam. No właśnie, ale przydało ci się. Tak. I teraz jest generate speech from text, czyli wygeneruj słuchany tekst z tekstu. Ja na to nacisnęłam i zobaczcie, taka strona K się pojawiła i tutaj kopiuję ten tekst. A szpric mit szpica szprice i chcemy, żeby było mówione po niemiecku, czyli tutaj wybieramy sobie Deutsch. Ja nie wiem, czy wy to usłyszycie, ale włączam. Słyszeliście? Nie wiem, czy nie musisz udostępnić z głosem, czy jest taka możliwość, wiesz? A nie, to nie ma takiego, to trudno, to musicie sobie przetestować. Jak naciskam na play, to pewnie jest. Tutaj też to się pojawia i też mogę nacisnąć play. No ja umiem, ale takie dziwne, jakieś takie zakłócenia, ale to może właśnie, bo może jest... No może to jest. Dźwięk. Teraz jak ja to mam, to mogę to po prostu załadować. Zobaczcie, to się tu pojawia. To są tylko 2 sekundy, naciskam na 3 kropki i robię pobierz. I to się tutaj pobiera. I teraz, jeżeli chcecie mieć to jakimś dziwnym głosem, to możecie to po prostu załadować. Mamy załadowane i teraz no pewnie też w takim razie nie usłyszycie, ale to może być normalny głos w stylu to na przykład. Ale to może być jakieś, ale ufolutka to w ogóle nie da się rozumieć. Więc można fajne sobie... to jest. Więc macie tutaj takie różne... Trochę takie daleko jak przez telefon na przykład. fajne, fajne albo to jest. Gapon na przykład jest, nie? Więc tutaj można sobie różne, albo tak jak ten, Chippy Dale. Więc trochę tu można się pobawić, co chcecie. I wtedy, jak to już wybierzecie, na przykład wybiorę tego Chippa i Dale'a, no to teraz... Może Chippa i Dale'a to nie, Chippa i Dale'a nie, Chippa i Dale'a. Chippa i Dale'a, tak jest, tak jest. No, dobra, poniedziałek 21 prawie i teraz zobaczcie, co ja mogę zrobić. Zapisz element audio jako i mogę go, tylko że w tym momencie nie zapisuję się jako MP3, tylko jako to WAV. Nie? Na przykład, jak naciśniecie na 3 kropki, to wtedy pobierzecie jako MP3 i później możecie go na przykład dodać albo umieścić do kodu QR, ale to też znowu trzeba do takiego kodu QR, który obsługuje MP3 i to jest, zaraz wam powiem, jaki to jest kod QR, bo ja to przed chwilą robiłam. Ale teraz zapomniałam, który to był. No, to jest Voice Vocaroo chyba, nie? Czekaj, to jest chyba ten Voice Vocaroo to miałaś nagrywanie, to nie miałaś, Voice Vocaroo to nie miałaś kodu QR, chyba że było z kodem QR, bo nie wiem. No tam jest, ale tam ten głos musiałabyś po prostu załadować i on się to robi jako kod QR. Znaczy powiem szczerze, to robię, załadowywuję. No. Załadowałam i patrzcie, i macie kod QR. Bardzo dobrze. Vocaroo, tak. Zapisujecie kod QR i możecie... czekaj Marta, poczekaj, daj, ja sobie na telefonie zrobię, więc sobie będzie... Słuchajcie, więc w taki sposób możecie sobie to odsłuchać. Skoro Marta nie ma takiej możliwości, pokaż jeszcze kod QR. No, i proszę. I czekaj, już to robię. I wtedy wyświetlacie uczniom... Słyszysz? Tak, jest. Ale zobaczcie, co jeszcze możecie zrobić. Zdradzam wam coś innego. Słyszę. Możecie też, jeżeli wykorzystujecie Classroom Screen, to zdradzam wam, że kopiujecie sobie w Vocaroo ten wygenerowany link i do Classroom Screena dajecie. Idziecie do Classroom Screena i tu jest też kod QR. Aha, tylko że tu jest tylko na tekst. Ale nie, ale tutaj... jest, albo link. Dobra, albo link. Wrzucam link i zobaczcie, generuje i macie od razu tu. Teraz byście chcieli stworzyć sobie EduRandze, czyli powtórzę jeszcze raz, żeby wam się na przykład Sabine sucht selten Seft und Salz, to znowu robię to samo. Wchodzę do voice'a generatora, naciskam Ctrl V, bo skopiowałam to, co jest, wybieram sobie Google Deutsch jest, no i teraz załaduję tutaj pobierz, tak, załaduję pobierz, wrzucam teraz to do Voice Vocaroo, to jest to, Basia zaraz sprawdzi, czy jej się zapina pobrała i teraz zrobię to na Classroom Screenie, żebyście zobaczyli. Tak jest. I teraz kopiuję sobie to, wchodzę do Classroom Screena i robię nowy obok, zobaczcie, wrzucam tutaj link wygenerowany. Basia, sprawdź, czy ten link ci zrobi Sabinę. Yes, baby, mam to. Sabine sucht sehr selten Senf und Salz. No, słyszeliście. Tak robicie uczniom tutaj kilka tych kodów QR. Najpierw muszą się połączyć z fiszkami w pary, a później poszukać, który kod QR odczyta w tych parach albo w tych trójkach, w zależności jak macie, znajdzie. I to jest, wiecie, taki fajny trochę energizer, trochę żeby zastanowić się, posłuchać, co tam jest. Przestaję szerować, więc zachęcam was do takiego próbowania. Do zrobienia po prostu czegoś innego, a ja tutaj muszę powiedzieć, Marta, tutaj całkiem spora, no jak na dzisiaj 36 osób, to myślę, że całkiem fajna liczba. Dzięki za informację. Agata, dzięki za konstruktywną informację również. No niestety nie mamy na to wpływu. Starań, jakichś przekazywania też informacji, no niestety nie mamy na to wpływu. No. Staramy się przekazywać, informować, ale po prostu No nie mamy, no to mamy wam powiedzieć. No, nie mamy na to. Mamy nadzieję, to znaczy przynajmniej wiemy, że pierwszego live'a odtworzyli sobie ludzie z WSIP-u, więc mamy nadzieję, że tutaj ten komentarz, Agata, która napisałaś, też gdzieś tam zostanie przeczytany i naprawdę powiem wam, że no, jest nam z tego powodu przykro, niestety my na to wpływu jakby nie mamy, ale cieszymy się, że jesteście z nami i że my też takie trochę wariatki, że lubimy się dzielić, więc mamy nadzieję, że będziecie się chcieli z nami również spotkać w listopadzie. No, także słuchajcie, no bardzo dziękujemy, że z nami wytrwaliście do końca. Słuchajcie, mam nadzieję, że wykorzystacie i te fiszki, i te Zungenbrecher, takie właśnie znalazłam, takie nietypowe. Znaczy dla mnie nietypowe, bo ja zawsze jakiś inny zestaw stosowałam, a tutaj takie właśnie znalazłam i które nie są za trudne, też takie wiecie, na przykład esel, esel, nesel, nie? Czyli nie są też za długie, co też było ważne, szczególnie dla tych takich początkujących uczniów. Także jeżeli będziecie mieć okazję do tego, żeby wykorzystać, przetestujcie, wykorzystajcie, to jest też fajny pomysł na podział na grupy, jednocześnie również na jakąś taką pracę kreatywną. Basia, co się tak cieszy? Bo weszła, słuchajcie, moja siostrzenica, która chciała być tutaj z nami na live, ja jej mówię nie, bo będziesz mnie rozpraszać, chodź tutaj. No właśnie, chce mi też dać wodę do picia i tak dalej, ale nie chce się pokazać, słuchajcie, bo no, ja tutaj... Pozdrawiamy, cześć! Pozdrawiają cię wszyscy. No wiecie, bo ja tak trochę... Powiem wam tak, że na przykład wszystkie materiały, które też żeśmy gdzieś tam tworzyły, no to trochę konsultowałyśmy z naszymi uczniami i uczennicami i ja tutaj też mam takie moje prywatne konsultantki zawsze, które uczyły się niemieckiego i po prostu trzeba słuchać tych głosów dzieciaków, co jest, czego się chętnie chcieliby nauczyć. No i gdzieś tam, tak jak mówię, też dużo jest takich materiałów autentycznych, Marta nie będzie mówić, bo to prawie że rodzinne materiały gdzieś tam zostały wykorzystane, ale słuchajcie, mamy bardzo dobrych konsultantów, mamy takich mieszkających tam, którzy no trochę więcej wiedzą, zwłaszcza w tym nastolatkowym świecie i cieszymy się, że możemy zawsze się kogoś tam gdzieś popytać, jakiegoś tam Mutterschprachlera i jak to wszystko wygląda od takiej strony właśnie tych, którzy mówią w języku niemieckim. Ale słuchajcie, miało być 45 minut, a my już dobiegamy do 60, więc też nie chcemy jakby zabierać wam tego czasu, który jest gdzieś tam dla was. Ja ze swojej strony bardzo serdecznie dzięki i mamy nadzieję, że takie również oceny albo spostrzeżenia będziecie mieć również za miesiąc już po drugim rozdziale. Tak, myślę, że spotkamy się po tych wszystkich świętych, po tym, bo to też taki trochę długi weekend wychodzi, nie? Więc myślę, że po tym weekendzie, tygodniu, co jest wszystkich świętych, myślę, że wtedy zaplanujemy, damy wam znać. No i przybywajcie, bo może wy też będziecie mieć jakieś wariacje, jakieś aktywności, ćwiczenia, inspiracje, podzielenia się, to my to wszystko ładnie łapiemy. Oczywiście też te konstruktywne uwagi, też również te techniczne. My to sobie też, słuchajcie, my to staramy się przekazywać, naprawdę, to musicie nam uwierzyć na słowo. Natomiast, no tak jak mówię, no, na co mamy wpływ, to mamy, na to, co nie mamy, to możemy tylko przekazywać. Kibicujemy wam, żeby jednak się te rzeczy rozwiązały i żeby to wszystko też wam zadziałało. Także do zobaczenia, dziękuję bardzo i za wszystkie przyjęzyczenia przepraszam. Słuchajcie, wszystko jest na żywo, także cześć jak czapka, czys można powiedzieć, do zobaczenia, bis dann, no po prostu. Cześć, do zobaczenia, czys.